Na wstępie dziękuję bardzo za zaproszenie. Jest mi niezmiernie miło, że ruch badania kliniczne to my darzy mnie, można powiedzieć, nieustającym zaufaniem i zapraszam na kolejne spotkania z Państwem. Natomiast Państwu dziękuję za to, że zgłosiliście się Państwo w tak dużej frekwencji. Wierzę, że Państwo przemyśleliście jak gdyby swoje uczestnictwo dobrze, bo czas spędzony ze mną, inaczej czasu spędzonego ze mną niestety nikt Państwu nie zwróci. Myślę, że mogę już rozpocząć jak gdyby sam temat. Inspekcja badań klinicznych różnych agencji. Jest to bardzo ciekawy temat. Na pewno temat bardzo ciekawy dla mnie, dlatego że aktywnie uczestniczę na co dzień i jak gdyby obrałem taką, a nie inną drogę kariery zawodowej, odnajduję się w tym, ale temat jest nie tylko jak gdyby interesujący z perspektywy samego uczestnictwa w inspekcjach, ale jak gdyby całej tej otoczki, która towarzyszy badaniom klinicznym i temu, że pracujemy nad czymś, co w mojej ocenie jest istotne, co w mojej ocenie jak gdyby przekłada się namacalnie na życie pacjentów, na zdrowie pacjentów. Więc jest to element na pewno czegoś większego. Dla części z Państwa będzie to pewnie tylko przypomnienie pewnych elementów, a być może dla części z Państwa temat inspekcji badań, przygotowania do badań będzie czymś zupełnie nowym. Kompletnie nowy zestaw informacji, więc proszę słuchać, proszę notować i wyciągnąć z tego jak najwięcej, bo to, czym się z Państwem będę dzielił, to są jak gdyby efekty moich wieloletnich obserwacji, własnych doświadczeń, nie tylko własnych, tych doświadczeń, którymi podzielili się ze mną starsi koledzy z branży, więc w większości są to po prostu takie, jak to powiedzieć, hints and tips, uwagi, czy też jakieś pomocne elementy, które mogą, jeżeli Państwo kiedykolwiek spotkają się z inspekcją, tak naprawdę wszelkiego rodzaju, bo nie musi to być ani EMA, ani FDA, może to być każda inna inspekcja czy Polska, to mogą się przydać. Zawsze jak to jest z tematami, które nie są nowością zupełną, można powiedzieć, a inspekcja badań klinicznych zdecydowanie takim tematem nie jest, to też trudno jedną i słuszną prawdę moralną w temacie, czyli jak przygotować się, czy jak być w trybie ustawicznej gotowości, to tak zwane inspection readiness. Jeśli istnieje taka prawda albo metoda, to jest nią zdecydowanie rzetelne i kompletne prowadzenie badań klinicznych od tak naprawdę dnia zero, a nawet przed dniem zero, można by powiedzieć, w ramach właściwego planowania procesów przed rozpoczęciem badania. To, co jest również aktualnie dość popularne, quality by design, termin, który pojawił się w badaniach klinicznych z GMP i jak gdyby dyktuje albo oczekuje takie planowanie badania, żeby plan sam w sobie był już jak gdyby czynnościami prewencyjnymi, żebyśmy przewidywali jak najwięcej problemów, żebyśmy działali proaktywnie, a nie reaktywnie. Dotychczasowe podejście albo w dalszym ciągu najwięcej organizacji działa reaktywnie, czyli jeżeli coś się zadziała, mamy właściwy system kontroli jakości, natomiast to quality by design raczej kładzie nacisk na proaktywne usuwanie potencjalnych problemów, które mogą wystąpić, a nie wystąpiły jeszcze, bo badanie samo w sobie jeszcze się nie rozpoczęło. No i to tak, nawet to quality by design ma nas zbliżyć do takiego jak gdyby ideału samego w sobie, ale w dalszym ciągu będzie jak gdyby tylko asymptotą, bo nie da się jak gdyby zaplanować badania klinicznego, czy osiągnąć stanu, w którym dokumentacja badania klinicznego będzie bezbłędna. Nad badaniami pracują ludzie, a to jak gdyby immanentnie obciążone jest samo w sobie błędem. Dzisiejsza sesja będzie dotyczyć jak gdyby inspekcji prowadzonych z ramienia agencji nadzorujących badania kliniczne. To będzie Amerykańska Agencja do Spraw Żywności i Leków, to będzie Europejska Agencja do Spraw Leków, to będzie Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Ale tak naprawdę to, co sobie omówimy, możecie Państwo przenieść na każdą inną inspekcję, czy to będzie niemiecki BfArM, czy to będzie każda inna inspekcja, również inspekcje innych organów niż tylko organów zajmujących się badaniami klinicznymi, bo pewne etapy albo pewne elementy są powtarzalne, są takie same. I postaram się Państwu przybliżyć cały cykl inspekcji, czyli od momentu otrzymania zawiadomienia,
przez element jak gdyby przygotowania się, samo trwanie inspekcji i wreszcie po element końcowy, czyli po element, w którym albo punkt, w którym dostajecie Państwo informacje o tym, co się stało w trakcie badania, jak badanie przebiegło i co dalej z tym robić. Dobra. Tak prezentuje się, albo tak wygląda plan naszej prezentacji, więc omówimy sobie pokrótce to jakby prawo, w oparciu o które będziemy funkcjonować, ale w świecie badań klinicznych w przypadku inspekcji, albo czemu podlegamy, może tak powinien powiedzieć. Podstawowe informacje na temat samej logistyki i przygotowań do inspekcji. Omówimy sobie w trochę większych szczegółach przebieg inspekcji, czego można się spodziewać w trakcie inspekcji, jak ona będzie wyglądać, jak może wyglądać inspektor, jak się zachować, kiedy pojawi się ktoś jak gdyby w naszym ośrodku albo w siedzibie sponsora, no, tudzież w jakimś miejscu, w którym następuje wytwarzanie produktu. Zgłębimy sobie nieco, albo właśnie nie zgłębimy, znaczy dotkniemy tematu tego, jak zachowywać się w trakcie inspekcji i jak zachowywać się w trakcie przesłuchania. Albo rozmowy, bo to tak naprawdę z angielskiego brzmi interview i to interview jest nacechowane, wydaje mi się, neutralnie. W polskim języku po przetłumaczeniu przesłuchanie raczej u mnie konotuje to negatywnie. Przesłuchanie kojarzy się, nie wiem, z policją, przesłuchanie kojarzy się z prokuratorem, z sądem, albo przesłuchaniem do idola. Tak czy tak stresujące. Przejdziemy sobie do elementów, co powinniśmy robić, albo co można robić, co nie można robić. Oczywiście nie ma jakiejś granicy, którą po przekroczeniu której zostaniemy ukarani, bo zrobiliśmy coś, czego nie możemy robić. Można robić wszystko, natomiast do's and don'ts wyznacza taką jak gdyby dobrą praktykę, co jest wskazane, jakie zachowania są wskazane w trakcie inspekcji, jakie nie. Na końcu podsumujemy sobie z slajdami o tym, no, jakie są takie, jakie są różnice w gruncie rzeczy między tymi inspekcjami, czy w ogóle są. I wreszcie zamkniemy nasze dzisiejsze spotkanie z pytaniami, które na pewno Państwo będziecie mieć. Dobra, więc jeśli chodzi o, zanim skupimy się już na tych elementach przebiegu inspekcji albo tego, co się dzieje przed inspekcją, przypomnę pokrótce ramy prawne albo przepisy, którym podlegamy i dlaczego można nas sprawdzać, można nas weryfikować. Agencje mogą nas odwiedzić i prosić o dokumentację. I tutaj będę wzmiankował wyłącznie takie zasadnicze, główne dokumenty, bo tych dokumentów jest bardzo dużo, zwłaszcza jeśli chodzi o legislację europejską, zwłaszcza jeśli chodzi o FDA. W Europie oczywiście główną regulacją jest regulacja 536 na 2014 Parlamentu Europejskiego, która zastąpiła dyrektywę z 2001 roku, /20/EC i weszła w życie w styczniu ubiegłego roku. I to jest jak gdyby taki dokument nadrzędny. Jeśli chodzi o Polskę, to będzie to ustawa o badaniach klinicznych, która została podpisana w marcu tego roku. Ustawa o prawo farmaceutyczne z 2001 roku z późniejszymi zmianami, ale także ustawa o zawodach lekarza-dentysty. Jeśli chodzi o amerykańską agencję, no to tutaj tak naprawdę nadrzędnym dokumentem zwykle przejawia się, jeśli przewija się temat FDA, to pojawia się temat właśnie tego Code of Federal Regulations Title 21, which is Food and Drugs, ale tak naprawdę nadrzędnym dokumentem, takim podstawowym dokumentem to jest Food and Drug and Cosmetic Act, który został wprowadzony w życie, zdaje się, w 1938 roku ubiegłego wieku. Czasami nazywany przez niektórych The Act, dlatego że jest to nadrzędny dokument, do którego tak naprawdę referują i odwołują się inne dokumenty. I on tak naprawdę objął kontrolą całą produkt po raz pierwszy w historii, całą produkcję leków, całą produkcję kosmetyczną i produkcję żywności. W Stanach Zjednoczonych oprócz tego The Act można znaleźć całą masę innych dokumentów, jest ich naprawdę dużo. I ta ilość dokumentów jest porównywalna z tymi dokumentami, które produkuje Unia Europejska. Natomiast co jest istotne do zaznaczenia, albo jeżeli Państwo będziecie gdzieś kiedyś się poruszać w tych obszarach, to w ustawodawstwie amerykańskim jest coś takiego, co się nazywa predicate rules,
I to jak gdyby nie ma dokładnego tłumaczenia na język polski, nawet nie wiem, czy ma prawny odpowiednik w Polsce. Być może ma i tu pewnie osoby, które zajmują się prawem na co dzień, mogłyby wypowiedzieć się głębiej. Ja natomiast nie potrafię tego przetłumaczyć i samo tłumaczenia nie będę jakby wykorzystywał. Natomiast co jest istotne, to są to wszystkie regulacje, które wymagają od firm prowadzenia określonego rodzaju dokumentacji i ta dokumentacja na mocy tych regulacji musi być udostępniana na żądanie inspektora, na żądanie jakiegokolwiek innego pracownika FDA i może to być tak naprawdę wszystko, co jest w ogóle związane z GXP. GXP jest to taka ogólna nazwa wszystkich dobrych praktyk, których jest coraz więcej. GMP, GLP, żeby tylko wymienić GCP, Good Documentation Practice, Good Distribution Practice, chyba nawet Good Regulatory Practice i tego można wymieniać, jest tego naprawdę dużo, więc mogą prosić tak naprawdę o wszystko. A wracając do naszego slajdu, ten Code of Federal Regulations Title 21, to jest taki dość specyficzny element, a w szczególności część 312, ona bezpośrednio, jak gdyby w sposób bezpośredni dotyczy zapewnia skuteczności i bezpieczeństwa badanych produktów leczniczych. Na te wszystkie regulacje, które są tak naprawdę twardym prawem, czyli prawem, którym musimy przestrzegać, nakładają się wytyczne, dokumenty informacyjne, czasami nazywają się to position papers, compounding papers, data integrity papers. Zdarzają się dokumenty, które są popełnione wspólnymi siłami. Został wypuszczony w 2019, zdaje się, roku wspólny dokument dotyczący integralności danych, który został stworzony przez MHRA, czyli agencję brytyjską i FDA. Istotne jest, albo ciekawostką właściwie bardziej istotne jest to, że bardzo dużo tych wytycznych wypuszcza amerykańska agencja, natomiast zawsze w każdej z tych wytycznych zaznacza sobie, że jest to aktualny i dzisiejszy punkt sposób rozumowania albo interpretacji prawa. Co jest oczywiście, to tak można, jeżeli weźmiemy sobie krok w tył, to jest to pewnego rodzaju kuriozum, no bo stworzone jest jakieś prawo, które potem agencja mająca egzekwować, ona sobie jakoś to interpretuje, ale tylko dzisiaj, bo za chwilę może sobie tą interpretację zmienić. I teraz jak gdyby firmy muszą tego przestrzegać, a ilość pytań i odpowiedzi do interpretacji wytycznych, do interpretacji samych regulacji jest ogromna. Niemalże co roku, a na pewno co 2 lata, przepraszam, FDA wypuszcza ogromny, gruby plik, książki zasadniczo takie duże, tam 800-stronicowe. Gdzieś tu nawet chyba mam, chyba mogę Państwu pokazać, to jest zdaje się ubiegłoroczny dokument, który jest no po prostu grubaśny, takiej grubości i to jest jak gdyby zestaw pytań i odpowiedzi, które są przesyłane do agencji i agencja odpisuje i to jest tak naprawdę wiążące do momentu, aż agencja nie zmieni zdania. I oczywiście nad tym wszystkim jest jeszcze ICGCP, czyli International Conference for Harmonization, Good Clinical Practice. Pierwotnie powstało to z inicjatywy Ameryki, Europy i Japonii. Teraz już jest tam bardzo dużo krajów, które chcą uczestniczyć w rynku badań klinicznych albo w przebiegu samych badań klinicznych. Jeśli chodzi o sam tak naprawdę proces albo cykl badań, inspekcji badań klinicznych, to wiadomo, że zaczyna się on od informacji. Jeżeli mamy do czynienia z inspekcją, która będzie inspekcją zapowiedzianą. O tym trochę więcej później, ale jeżeli mamy do czynienia z inspekcją zapowiedzianą, to inspekcja będzie się anonsować o państwo. I tak na przykład inspekcja polska, jeżeli jest to rutynowa inspekcja, daje informację o inspekcji na 30 dni przed pojawieniem się u państwa. Te okresy mogą być różne, natomiast taka informacja zawsze będzie. Stany Zjednoczone również zdaje się dają 30 dni, jeżeli jest to poza granicami Stanów Zjednoczonych i to moment notyfikacji jest takim momentem, od którego tak naprawdę liczy się czas, kiedy ta inspekcja się odbędzie. Jest to również okazja dla osoby albo ośrodka, albo firmy, która będzie podlegała inspekcji, aby popełnić jakieś zmiany w tej dacie albo w tym terminie, bo być może nie będzie odpowiadał termin, może nie będzie zespołu, może już są popełnione plany urlopowo-wakacyjne i tych osób nie będzie. Z doświadczenia albo z praktyki wiem, że większość tych inspekcji
przyjmuje, akceptuje zmiany terminów na inne. Jest to jak najbardziej dopuszczalne i akceptowane, chyba że jest, tak kolokwialnie mówiąc, przeciąganie liny albo już jakby przesadzanie, czyli kolejny raz przesuwamy, kolejny raz, to ma swoje granice. Natomiast jednorazowa, dobrze wytłumaczona zmiana, nie ma tutaj żadnego problemu. Więc tak zaczyna się inspekcja, dostajemy notyfikację. Większość firm, które mają w obrębie swoich struktur departamenty jakości, to zwykle jest to koordynowane przez departament jakości i zwykle są procedury na ten temat, jak postępować i co robić w przypadku otrzymania notyfikacji, kto jest informowany, kiedy jest informowany, w jakim trybie. Jednym z tych elementów będzie na pewno tworzenie jakiejś grupy, która się będzie zajmować tą inspekcją. Ja nazywam to Inspection Action Group albo Inspection Action Team, no bo takiej terminologii zwyczajnie używam, no ale tak naprawdę to jest nieważne, to jest semantyka, można to nazwać, jak będziemy chcieli, może FDA team, no jakkolwiek. Chodzi o to, że jest to grupa osób właściwie dobranych, oczywiście w obrębie firmy, która będzie od tego momentu odpowiedzialna za przygotowania organizacji do odbycia inspekcji. Teraz te przygotowania, które są moim kolejnym punktem, są najbardziej chyba czasochłonnym i pracochłonnym elementem całego procesu. I teraz zwracając do złotego środka albo złotej metody, o której wspominałem na początku, tym mniej jest pracy, im bardziej rzetelne jest wykonywane, były wykonywane czynności związane z badaniem od samego początku. Ja spotykałem się z inspekcjami, które miały bardzo kiepsko przeprowadzone przygotowania do inspekcji, czyli inaczej, spotykałem się ze środkami albo z badaniami, które były kiepsko przygotowane do inspekcji w tym trybie jak gdyby przedinspekcyjnym, czyli proces przygotowania przebiegł miernie, ale sama inspekcja przebiegła bardzo pozytywnie, dlatego że dokumentacja sama w sobie się broniła. Nie było istotnych błędów, ośrodek przykładał dużą pieczę do prowadzenia dokumentacji w trybie jak gdyby ciągłym i na żywo, nie było opóźnień w uzupełnianiu dokumentacji. Wiadomo, jeżeli są opóźnienia, potencjalnie powoduje to, może się pojawić błąd. Może się pojawić błąd wynikający chociażby z tego, że zawiedzie nas pamięć. To oczywiście można mnożyć. A wracając do przygotowań, i z drugiej strony widziałem badania, które były przygotowane perfekcyjne, zgodnie ze sztuką. Chyba nie można było się niczego doczepić. Było wszystko idealnie zaplanowane. Były popełnione procedury kontroli, były audyty przedinspekcyjne, było wszystko dokumentowane, były intensywne spotkania i tak pojawiały się znaleziska i uchybienia, poważne czy mniej poważne, właściwie głównie chodzi o poważne, dlatego że badanie było prowadzone nie tak jak należy i choćbyśmy nie wiem jak popełnili przygotowania, w większości poważnych uchybień nie da się uniknąć. Jeżeli one tam są, to one tam po prostu będą. I tak jak mówię, w większości. Czasami się to udaje, bo można w porę znaleźć błąd, który jest poważny i można go jeszcze skorygować, ale w dużej mierze problemy, które są poważne i na etapie kilku miesięcy wcześniej albo lat wcześniej raczej skutkują znaleziskiem. I wreszcie logistyka samej inspekcji, czyli kiedy to jest już również część przygotowań do inspekcji, musimy zaplanować tę część logistyczną, która wydaje się trywialna i prosta, bo przecież to jest prosta rzecz, to jednak nie zawsze tak jest. Tu trzeba przygotować dokumenty, tu trzeba jak gdyby mieć odrębne pokoje do wszystkiego. To się wydaje proste, ale czasami można stręczyć więcej problemów, niż byśmy się spodziewali. Załóżmy, że ten etap przygotowań już ten główny etap przygotowań, czyli zweryfikowaliśmy kryteria włączenia pacjentów, wyłączenia, świadome zgody, przeglądamy dokumentację, zwróciliśmy szczególną uwagę na pacjentów, u których jest bardzo duża albo znacząca ilość odchyleń od protokołu, albo pacjentów, którzy mają bardzo dużą ilość ciężkich zdarzeń niepożądanych, bo to są elementy, które często brane są pod uwagę przez inspektorów w trakcie wybierania swojej próbki do inspekcji, w trakcie inspekcji, więc to tym na pewno będziemy się zajmować. Zostają nam te elementy, o których wspominałem, te logistyczne. Więc miejsce dla inspektora, miejsce, w którym będzie pracował inspektor, powinno być to miejsce, które jest odosobnione, powinno być to miejsce, które daje mu pewnego rodzaju przestrzeń, biurko,
I teraz nie ma na to żadnych ram prawnych, ale jeżeli Państwo pogrzebiecie sobie, brzydko powiedziałem, przepraszam, jeżeli Państwo odszukacie sobie informacje na przykład na stronie FDA w pytaniach question and answer albo w obszarze question and answer, to są minimalne, są wyznaczone jakieś minimalne ramy, które powinien spełniać pokój pracy na przykład dla inspektora, więc one i to odwołuje do jakiejś tam niby jakiejś regulacji, która nie jest regulacją, ale jednak coś pokazuje, więc można to znaleźć. Narzędzia do telekonferencji. No, dzisiaj mamy na tyle zglobalizowany świat, że nie każdy może pojawić się osobiście, ale to nie sprawia problemu, bo te narzędzia są wykorzystywane bardzo powszechnie, więc narzędzia do telekonferencji są jak najbardziej wykorzystywane. Należy tylko pamiętać, że żeby zweryfikować, czy one funkcjonują i są gotowe. Natomiast w pokoju, w którym będzie inspektor, należy pamiętać, aby żadnej dokumentacji nie było i żeby ten pokój był również oddalony najlepiej w miarę możliwości od pokoju, w którym Państwo będziecie pracować. A dlaczego? O tym za chwilę. Jakieś podstawowe, jak gdyby woda mineralna, coś jak gdyby do przegryzienia ewentualnie. Jeśli chodzi o sam lunch dla zespołów inspekcyjnych, tutaj jest bardzo różne podejście. W Stanach raczej nie akceptują żadnej formy przyjmowania, żadnej formy lunchu, żadnej formy poczęstunku, bo może być to traktowane jako próba przekupstwa. W Europie spotkałem się z różnym podejściem. Niektórzy inspektorzy nie mieli problemu z tym, aby przyjmować jak gdyby posiłek, który był zamawiane dla wszystkich, nie było to nic jak gdyby znaczącego. Niektórzy nie chcieli absolutnie i jak gdyby sami płacili za siebie, a inni zbierali po prostu informacje o tym, ile są winni. Na koniec samego wyjazdu również uregulowali jak gdyby należność. Jeśli chodzi o dokumenty, to mamy do tego oddzielny pokój, albo powinniśmy, w miarę oczywiście możliwości, jeżeli pozwala nam na to ośrodek. Dokument, który będzie, jak go nazywam, tak jest chyba powszechnie nazywany, pokój z dokumentacją, gdzie gromadzimy całą dokumentację badaniową. Jeżeli jest to dokumentacja w papierze, będziemy mieli dokumentację pacjentów podzieloną najlepiej na screen fail i randomized. Po prostu lepsza koordynacja, że nie trzeba tego przegrzebywać, tylko mamy wszystko umiejscowione i podzielone właściwie. Dokumentacja dotycząca świadomych zgód czasami albo zwłaszcza jeżeli są badania, które trwają dłużej niż, nie wiem, rok, dwa lata, to tych świadomych zgód może być bardzo dużo, więc jest to, raczej nie jest to trzymane w fajlu pacjenta, tylko jest to gromadzone w odrębnych fajlach, więc to też może być rozdzielone. Innymi słowy, w zależności od tego, jak Państwo prowadzą dokumentację, to te dokumenty muszą być dostępne. Dobrze jest, aby były one ułożone w taki sposób, aby pozwoliły Państwu tak naprawdę dać dostęp do konkretnego pacjenta inspektorowi we właściwym czasie, bo ten czas również się liczy i słyszałem o badaniach, choć może to jest tylko legenda, w inspekcjach, w których był mierzony czas faktycznie odpowiedzi na konkretne zapytanie, czy nie jest to zbyt długo. I wreszcie sam site file, czyli ten dokument, który jest własnością badacza i jest investigator site file, sama nazwa wskazuje. Jeżeli decydujemy się na prezentację albo chcemy podzielić się informacją o naszej strukturze firmy, co zresztą jest dobrą praktyką, to nie tylko to, że jak gdyby kupujemy sobie trochę czasu na wstępie, ale daje nam możliwość przedstawienia firmy z takiego punktu widzenia, z jakiego chcemy, na co możemy uczulić inspektora, na co możemy zwrócić jego szczególną uwagę. To mamy tę możliwość dzięki slajdom. Dokumenty oczywiście przekazujemy tylko, jeżeli jesteśmy o te dokumenty poproszeni, nic więcej, nic wcześniej, nic później. Dokumenty odnośnie uczestników badania klinicznego całe, jeżeli tak jak wspominałem, co jest połączone z prezentacją, możemy mieć jakieś graficzną wizualizację, jak wygląda struktura firmy. I ostatni na tym slajdzie punkt to control room, albo back room, albo war room, nazwy możecie Państwo spotkać różne. Esencją tego jest to, że to jest pokój, w którym pracujecie Państwo. Państwo pracujecie w takiej formie, że jest tam cały zespół, który zajmuje się obróbką dokumentów, przygotowaniem dokumentów, które będą wydawane inspektorowi. Przygotowujemy osoby, które będą wchodziły do pokoju i będą przesłuchiwane. Przygotowujemy odpowiedzi na zapytania. Inspektorzy często mają bardzo wiele pytań. Te odpowiedzi nie są przekazywane inspektorom od razu, chyba że odpowiedź jest jak gdyby oczywista i możemy przekazać. Natomiast zwykle są to odpowiedzi, które są konsultowane wewnątrz firmy. To też to wszystko odbywa się właśnie w tym war room, czy też back room. I tutaj jak gdyby
przebywają tak naprawdę w większości osoby, które są z tym związane, to QA, osoby, które, nie wiem, subject matter experts. To też jest tak gdyby taki dobry punkt, w którym niektórzy mogą, nie wiem, niektórzy są bardziej zestresowani, drudzy są mniej stresowani, nie zawsze wszyscy mamy takie samo doświadczenie, jeśli chodzi o inspekcje, więc dobrze, jak w takim gronie są osoby, które po prostu potrafią uspokoić, po pierwsze samą jak gdyby obecnością i tym, że jak gdyby reprezentują pewne doświadczenie albo nie reprezentują, mają ze sobą pewne doświadczenie, to może uspokajać i jak gdyby to w tym pokoju też to się odbywa. No i oczywiście zwykłego rodzaju pogaduchy na temat samej inspekcji. Kontynuacja, basic logistics, fotokopiarka, w dalszym ciągu papier jest w badaniach klinicznych i wydaje mi się, że jeszcze długo w badaniach klinicznych będzie. Dokumentacja elektroniczna jest wspaniała, podpis elektroniczny jest wspaniały, ale jest dużo pułapek, jest dużo problemów z tym związanych, które pozostają nierozwiązane, a chyba dowodem na to najlepszym jest to, że wciąż mamy papier. Dlatego te fotokopiarki jeszcze są, jeżeli dokumentacja jest w papierze, proszę przygotować i być gotowym na kopiowanie dokumentów. Teraz już coraz więcej inspektorów, jeśli nie wszyscy, odchodzą od jak gdyby brania samych papierowych kopii. Kiedyś inspekcja FDA na przykład, jak się pojawiała, to wyjeżdżała ze sobą po prostu z workami, z paletami dokumentów, co było wysyłane bezpośrednio do centrali. Teraz raczej życzą sobie jakby skanowanie i przekazywanie i kopiowanie tych dokumentów na jakieś dyski przenośne, jakieś pendrive'y czy inne przenośne, albo nawet chmurę. No i teraz też z tymi chmurami, z tymi pendrive'ami też wiąże się to, że nie robimy tego po prostu na życzenie na dzień dobry, tylko przygotowujemy się wcześniej, sprawdzamy, czy nasza firma ma jakąś politykę co do kwestii dzielenia się dokumentów, które są przekazywane w formie elektronicznej, jeżeli tak, to jaką i co możemy spełnić, czy czego niestety nie możemy spełnić. Dostępność zespołu badawczego, bardzo istotny element, ponieważ wiemy, że ta inspekcja się odbywa i wiemy, że ta inspekcja była już zaplanowana, raczej tylko sytuacje losowe już w tym wypadku powinny być brane pod uwagę, jeżeli będzie jakaś nieobecność. W przeciwnym wypadku musimy zapewnić dostęp do osób, które były związane z badaniem, w szczególności do badacza głównego, który jest osobą odpowiedzialną za całe badanie i zdarzają się sytuacje, w których inspektor nie chce rozmawiać z nikim innym, jak tylko z badaczem głównym. Proszę mieć to na uwadze, proszę sprawdzić kalendarze, proszę sobie zabukować w notesach, tudzież we wszystkich, nie we wszystkich, w jakichkolwiek urządzeniach, które Państwo używacie do tego, aby pojawiać się na wszelkiego rodzaju spotkaniach o czasie. To, co wspomniałem, zespół, który zajmuje się przygotowaniem i przebiegiem i koordynacją, bo to też jest bardzo istotne, to zwykle zespół, który zawiera kogoś z jakości. To nie musi być najwyższa osoba w hierarchii z jakości, natomiast na pewno musi być to osoba, która jest w temacie doświadczona i zaznajomiona z tym, jak wyglądają procesy jakościowe, ale też jak przebiega sama inspekcja, jak powinien przebiegać proces. To pozwoli proces, mam na myśli przekazywania chociażby dokumentacji czy koordynacji wszystkich przesłuchań i elementów inspekcji. Jest to istotne z tego punktu widzenia, żeby nie zapanował chaos, a o ten bardzo nietrudno, wystarczy jeden problem, wystarczy nawet coś, co nie jest problemem, ale wydaje się jako problem i kłopot bardzo, bardzo łatwo, więc musi być osoba, która będzie to koordynować. I wreszcie bardzo istotne funkcje, mianowicie osoba, która będzie prowadzić notatki. Pod koniec dnia zwykle zarząd chciałby widzieć albo chciałby mieć podsumowanie dnia inspekcji. Podobnież będzie miała sytuacja w przypadku sponsorów badań klinicznych, jeżeli inspekcji podlega firma CRO albo inspekcji podlega ośrodek, który prowadzi badania kliniczne. Więc musi być osoba, która dokładnie notuje informacje. Najlepiej, żeby ta osoba była sprawna na tyle, że potrafi przygotować dobre notatki, mające sens i dość obszerne, czyli nie będą to lakoniczne, urwane wyrazy, z których potem trudno cokolwiek wnioskować, tylko będzie to coś, co ma ład i skład. Biegacz albo runner, osoba, która będzie jak gdyby punktem łącznikowym między tym pokojem backroom, w którym dokonuje się przygotowania dokumentacji, sprawdzenia, co wręczamy, robienia kopii, bo kopie również są, jeżeli tak samo elektroniczne, jak i papierowe, musimy to wszystko zarejestrować, prowadzić szczegółowy log, co jest wydawane, jakie jest wydawane, to runner będzie te dokumenty przekazywał.
I tak jak mówię, zwykle jest tam ktoś, kto jest z jakości. Inspection conduct. Teraz jakby sam przebieg inspekcji dobrze jest, inaczej nie dobrze jest. Większość organizacji posiada, wspominałem to na wstępie, pisemne instrukcje, jak przygotować się do inspekcji, jak przebieg inspekcji powinien wyglądać. Należy się upewnić, że przynajmniej rozumiemy, jak to wygląda i będziemy wiedzieć, do kogo się zwrócić i gdzie, czego szukać. Co się wreszcie stanie, kiedy inspektorzy się pojawią? A gdzie ci inspektorzy w ogóle mogą się pojawić? No to inspektorzy mogą się pojawić zarówno w ośrodku badawczym, jak i u sponsora, w siedzibie sponsora, także w siedzibie firmy CRO, ale tak naprawdę większość agencji zaznacza sobie, że mogą się pojawić wszędzie, gdzie władze odnośne uznają to za właściwe. Jeśli chodzi o składane wnioski o prowadzenie badania klinicznego, no to oni mają wszystkie te adresy. Więc to nie jest jak gdyby żadna tajemnica. W Stanach Zjednoczonych taka informacja o tym, gdzie prowadzony jest wniosek, to jest ten formularz 1572. Tam są tak naprawdę wszystkie lokalizacje wylistowane, w których następuje przebieg badania klinicznego albo istotnych jego elementów. Zawsze powinno być potwierdzenie wizyty na piśmie, czyli czy to będzie wizyta zapowiedziana, czy nie zapowiedziana, taki dokument powinien Państwu zostać wręczony w momencie, kiedy pojawi się inspektor. W urzędzie jest to upoważnienie, które zdaje się wysyłają na chwilę przed, natomiast dodatkowo będzie przekazywany jakiś dokument, który na podstawie którego możecie Państwo zweryfikować, z kim macie do czynienia. Agencja amerykańska z kolei znowu posługuje się formularzem, który się nazywa 482, to jest Notification for Inspection i tam będzie Państwo mieli podstawę prawną, ale również kto Państwa wizytuje i jakie ośrodki może odwiedzać. Co do zasady, 1482 na jeden ośrodek, ale tak naprawdę jest niepisana zasada, że jeżeli są dwa ośrodki albo trzy ośrodki w tak zwanym walking distance z tego 482 pierwotnego, to inspektor ma również możliwość odwiedzić inne ośrodki i będzie to wtedy podlegało pod ten jeden 482. Zwyczajnie większość tak naprawdę inspekcji w Stanach są, jak gdyby to były inspekcje niezapowiedziane. Trochę zburzył ten cały proces COVID, ponieważ dużo firm od razu wprowadziło politykę niewpuszczania nikogo z ulicy, bo przecież maseczki, bo zaszczepienie, więc trochę to się pozmieniało. Natomiast jeśli chodzi o podróże po innych krajach, to FDA zawsze się zapowiada, ponieważ jest jak gdyby gościem w inspekcjach. Niektóre kraje nawet życzą sobie nie tylko informowania o inspekcji bezpośrednio sponsora i badacza, ale również agencja życzy sobie, żeby być poinformowana o tego typu wizycie. A tak naprawdę, nie tak naprawdę, czego się spodziewać, kiedy pojawi się u nas już sam inspektor? Jak może wyglądać? Znowu nie ma żadnych przepisów, które będą dyktować, jak urzędnik państwowy ma wyglądać. Natomiast jako zasadę taką chyba albo najbardziej popularny jest strój business casual albo, jak ktoś woli, smart dress code. To obowiązuje zarówno polski urząd, jak i agentów europejskich. Co jest ciekawe i taką ciekawostką, w Stanach może się to jak gdyby trochę różnić i to może być pewne zaskoczenie. Duża grupa osób w Stanach Zjednoczonych, które są aktywnymi inspektorami FDA, to są osoby, które są wojskowymi. I zdarza się, że te osoby na przykład mogą się pojawić u Państwa w stroju militarnym, przed stroju, nie wiem, żołnierza piechoty morskiej albo w stroju żołnierza regularnego, nie wiem, wojsk lądowych. I to jest jak gdyby normalne. Nie zdarza się bardzo często, ale jest normalne. Oczywiście w Stanach, w których mogą nosić broń, bo jest broń dopuszczalna, to oni też mogą mieć broń ze sobą, bo są to agenci federalni. Natomiast jeśli chodzi o sam przebieg inspekcji, nie ma to żadnego wpływu, to tylko się wiąże z tym, w jaki sposób oni są zaszeregowani w tej służbie publicznej. Tak jak u nas, jak gdyby urzędnicy mają służbę publiczną albo niepubliczną, do końca nie pamiętam niuansów, ale to też jest jak gdyby tylko z tym związane. Natomiast same czynności nie będą się absolutnie zmieniać. Jeśli chodzi o recepcję, pamiętajmy, że osoba na recepcji będzie pierwszą osobą, która będzie miała styczność z inspektorem, więc musimy tu mieć pewność, że ta osoba wie, co robi, wie jak zareagować na pojawienie się inspektora, czyli nie panikuje, tylko wie, żeby sprawdzić 482 formularz, żeby sprawdzić odznakę, jeżeli taka jest, żeby sprawdzić, czy ktoś ma legitymację służbową. Wreszcie wie, kogo poinformować i jak gdyby robi to w sposób kulturalny, naturalny, bez jak gdyby
stresu, nerwów, co czasami, niełatwo. I wreszcie ostatni element, kiedy już przyjdzie, kiedy już wezwiemy tak naprawdę osobę, która będzie odpowiedzialna za bezpośrednią pracę z inspektorem, no to odprowadzamy inspektora do miejsca, w którym będzie on pracował. Pamiętamy, aby utrzymać jak gdyby wszystkie miejsca, które powinny być zabezpieczone w placówce albo w firmie, zamknięte, żeby nie było pozostawionych otwartych pomieszczeń, tak zwany clean desk policy, czyli nie zostawiamy kanapek, nie zostawiamy jakichś lapojów, laptopy zostawiamy, jeżeli odchodzimy od biurka, wylogowujemy się, nie zostawiamy takich rzeczy otwartych, ponieważ inspektorzy patrzą tak naprawdę na wszystko. Nie zawsze, nie mówię, że to będzie tak każdorazowo, ale zdarzają się osoby, które patrzą na wszystko, a potem się jak gdyby trochę czepiają albo wchodzą w głąb, zadają dodatkowe pytania, co może spowodować, że wylądujemy z dyskusją nie do końca tam, gdzie byśmy chcieli z tą dyskusją wylądować. Jeśli chodzi o przebieg samej inspekcji, to tak nakreślam, ale zwykle jest to około godziny 9, czasem wcześniej, przynajmniej pierwszy dzień, tak zwane spotkanie otwierające, następne dni różnie przebiegają. Czasami inspektorzy zaczynają w czasie, w którym, muszę przyspieszyć, w czasie, w którym zaczyna ośrodek, czyli może to być 7, zwykle jest to dzień, z lutego to 9, przygotowujemy zespół na przesłuchanie. Będzie to przesłuchanie przede wszystkim badacza głównego, ale także inne osoby z zespołu i również osoby, które były, nie wiem, odpowiedzialne za wydawanie leku, za prowadzenie dokumentacji, mogą być przesłuchiwane w trakcie tych czynności. Inspekcja nie będzie się w tym zakresie tak naprawdę różnić w ogóle od audytu badania klinicznego, jeżeli Państwo to tak przechodzili, czyli inspektor weźmie próbkę do badania, która będzie go interesować. Próbką będzie dokumentacja pacjentów, będzie wydawanie leku, to jak ten lek był, jak zarządzano tym lekiem, jak raportowano zdarzenia niepożądane. Dokumenty, które mogą być przeglądane, to mogą być dokumenty oryginalne, mogą to być kopie dokumentów. Jeżeli to są kopie, to muszą to być kopie potwierdzone z zgodnością z oryginałem i częścią inspekcji będzie również przejście tego środka. Zwykle jest to taka droga, którą przechodzi pacjent od wizyty w ośrodku do wyjścia ze środka, do wyjścia do środka. Dokumenty, które zwykle nie są przedstawiane albo nie są pokazywane, to są dokumenty dotyczące finansów, to są dokumenty dotyczące HR-u, więc te elementy raczej zostają u Państwa. Spotkanie zamykające to jest taki element, w którym albo taki punkt inspekcji, kiedy podsumowujemy, co zostało omówione, co zostało sprawdzone i jakie mamy potencjalne znaleziska. Większość znalezisk nie ma gradacji. Można zarysować, jak gdyby, że może to być coś poważnego, niepoważnego, ale raczej nie przekazuje się tutaj gradacji. Wyjątek od tego stanowi FDA, o tym za chwilę. I na końcu jak gdyby tego procesu jest stworzenie raportu, który podsumowuje pracę inspektora w ośrodku. I możecie go Państwo otrzymać w różnej formie, będzie Państwo ten dokument odpowiadać albo w formie pisemnej, albo w formie ustnej. Podstawowe zachowania w trakcie inspekcji to są takie podstawowe elementy, które chyba każdy z nas powinien gdzieś tam sobie przyswoić, bo to nie chodzi tylko o inspekcję FDA czy polskiego urzędu, czy to jest jak gdyby tak naprawdę każda rozmowa z kimś, czyli tak gdyby raczej pozytywne nastawienie niż negatywne. Jeżeli ktoś pyta nas o naszą funkcję, to raczej powinniśmy być spokojni i zademonstrować, że wiemy, co robimy, bo tak naprawdę to weryfikuje inspektor, czy obejmując tą rolę i czy pełniąc tą funkcję, wiedzieliśmy, co robimy. Powinniśmy pojawiać się o czasie, bo to nie tylko jak gdyby względy kultury, ale też jak gdyby należy szanować czas inspektora. Tak jak mówię, jeżeli już wszystko zostało ustalone, to tylko tak naprawdę sytuacje losowe mogą nas ratować przed tym, aby się gdzieś tam nie pojawić. Historie muszą się zgadzać, więc dobrze przygotować. Jeżeli mamy jakiś poważny problem na etapie prowadzenia badania, dobrze jest przygotować jedną wspólną wersję. Nie mówię o tym absolutnie, żeby coś zmyślać. Mówię o tym, żebyśmy wszyscy jak gdyby znaleźli wspólną historię, którą będziemy przekazywać, żeby nie były to jak gdyby elementy, które kompletnie się ze sobą nie zgadzają. Przygotujmy się z naszej funkcji obowiązków i tak jak wspomniałem, musimy przedstawić albo pokazać, że jesteśmy jak gdyby właściwie wykwalifikowani, to, że badacz nas do tego delegował, to nie był przypadek. Raczej friendly niż defensive. Odpowiadam tylko na pytania, to jest dość istotny element, czyli
nie elaborujmy za bardzo, nie wdawajmy się w dygresję, ja to nazywam, nie popełniajmy jak gdyby werbalnej laksacji. Czasami ludzie mają potencjał albo czasami mają potrzebę mówić więcej niż jak gdyby o co są pytania. Nie, jeżeli pytanie jest zamknięte tak lub nie, kończymy na tak lub nie. Jeżeli pytanie otwarte, rozwijamy do momentu, kiedy wyczerpujemy odpowiedź, kończymy temat. Częstą metodą jest zostawianie takiej krępującej ciszy przez inspektora i możemy czuć, że musimy odpowiedzieć, bo jest krępująca cisza i to może powodować w nas, że chcemy jeszcze coś więcej powiedzieć. Nie dajmy się temu skusić. Raczej nie kłóćmy się z inspektorem, uprzejmie wyraźmy swoje zdanie, możemy się nie zgadzać, natomiast wchodzenie w utarczki słowne jest absolutnie niepożądane. Nie przekazujemy informacji z własnej woli, w sensie takim, że sami damy więcej niż potrzeba. Nie kłamiemy absolutnie, pod żadnym pozorem nie mijamy się z prawdą, nie chowamy informacji, nie ukrywamy informacji. Tak jak wspomniałem, nie wypełniamy tych przestrzeni ciszy, nie obiecujemy nic. Przed inspektorem nie kłócimy się z współkolegami albo współbadaczami, albo osobami z zespołu. Należy dostarczać odpowiedzi na pytania w możliwie najszybszym czasie, a jeżeli będzie jakieś poważne opóźnienie, należy o tym poinformować inspektora. No i teraz jak gdyby dochodzimy do samego punktu tego, dla którego się dzisiaj między innymi spotkaliśmy, czy są jakieś różnice między tymi inspekcjami, no to jak gdyby zacznę tak trochę przewrotnie, że zasadniczo zasadniczych różnic albo wielkich to tak naprawdę nie ma. W kwestiach fundamentalnych nie ma zasadniczych różnic, ponieważ zarówno inspekcja FDA, EMA czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych prowadzą inspekcje w celu udowodnienia albo zabezpieczenia, przede wszystkim prowadzą po to, aby mieć pewność, że badania są prowadzone bezpiecznie dla pacjentów, że zachowana jest, że ochronione jest zdrowie pacjentów, życie pacjentów, godność pacjentów. W dalszej kolejności, że dane, które płyną z badań klinicznych są wiarygodne i na podstawie tych badań będzie można produkt leczniczy dopuścić do obrotu. Więc tak naprawdę w tym aspekcie wszystkie te agencje mają podobny cel. Pamiętajmy, że wszystkie te agencje są zgromadzone albo działają w ICE i GCP, więc już z tego punktu widzenia są zbieżne. Natomiast różnice są raczej w przebiegu, więc po pierwsze te agencje podlegają pod różne regulacje, o czym już sobie powiedzieliśmy. EMA na przykład inspektuje tylko i wyłącznie badania, które przebiegały i były rejestrowane, które będą rejestrowane w procedurze centralnej, czyli takie, której dopuszczenie powoduje dopuszczenie produktu leczniczego na terytorium całej Unii. Urząd prowadzi inspekcje badań klinicznych, które są prowadzone w procedurach narodowych, więc przede wszystkim na terytorium własnego kraju. Jak przebiegają notyfikacje? No tutaj jest jak gdyby ten etap może być zapowiedziany, niezapowiedziany. Tutaj też te agencje są bardzo zbliżone. Każda z tych agencji może mieć inspekcje rutynowe, inspekcje tak zwane celowane, czyli w wyniku czegoś. Mogą to być inspekcje zapowiedziane bądź niezapowiedziane. Sam przebieg inspekcji jest trochę różny. Amerykańska agencja skupia się na tym, co mamy zaraportowane, inaczej jak wygląda raport końcowy z badania klinicznego, czyli jest już pula danych, która jest zgromadzona, która będzie składana do rejestracji. Pojawiają się w ośrodku, żeby zweryfikować, czy ten dokument jest zbieżny z dokumentami źródłowymi, które są w ośrodku. To jest tak naprawdę główny punkt zaczepienia albo główny zakres, na którym się skupia FDA. Może FDA sięgnąć po systemy, jeżeli zobaczy, że jest jakiś trend, na przykład w szkoleniu personelu, który zaowocował takim, a nie innym błędem, rozbieżnością między raportem końcowym i danymi, ale zwykle po to nie sięga. Tutaj jak gdyby EMA ma inne podejście, bo skupia się bardziej na systemach, co jest zbliżone z kolei do agencji brytyjskiej, czyli sprawdza przeprowadzenie badania, a jako narzędzi używa systemów firmy. Closeout, tu też jest jak gdyby istotna różnica, bo zarówno EMA, jak i URPL nie przekażą Państwu żadnego raportu, mogą przekazać tylko z grubsza informacje na temat tego, jak wygląda, co zostało sprawdzone i jakie są potencjalne uchybienia znaleziska, ale nie dostaniecie Państwo nigdy klasyfikacji znaleziska, czy jest to znalezisko krytyczne, większe czy mniejsze. Natomiast FDA powie Państwu od razu, czy jest jakieś uchybienie, bo wręczą Państwu tak zwany list 483, który wskazuje na to, że nastąpiło jakieś uchybienie w procedurach prowadzenia badania.
Co też jest jak gdyby pewną różnicą, bo FDA nie ma gradacji w postaci uchybienie mniejsze, większe lub największe, znaczy ciężkie, krytyczne, większe i mniejsze, ma tylko albo 483, albo brak 483. Konsekwencją kiepskiej odpowiedzi na 483 może być list ostrzegawczy, czego też jak gdyby nie ma w przypadku chociażby urzędu rejestracji. Raportowanie. Urząd Rejestracji ma 44 dni na wypuszczenie raportu, EMA ma zdaje się 15 dni na wypuszczenie raportu, a od FDA możemy w ogóle raportu nie dostać. Czyli albo dostaniemy 483 albo nie, albo dostaniemy potwierdzenie, że wszystko było ok, albo nie. A jeżeli już dostaniemy, to może trwać pół roku, może trwać dłużej. Natomiast EMA wypuszcza w 15 dni i w tyle samo oczekuje odpowiedź na raport. FDA po wypuszczeniu 483 również daje 15 dni na odpowiedź na ten raport, ale co ciekawe, to jest czynność ochotnicza, czyli nie ma jak gdyby żadnego wymogu prawnego, który by do tego zmuszał. Praktyka jest taka, że i tak każdy to robi, no bo wiadomo, że należy odpowiedzieć. Jeżeli nie odpowiemy satysfakcjonująco, agencja może podjąć kroki i wystosować list ostrzegawczy. I collaboration, chociażby EMEA prowadzi czynności wspólne z FDA i te inspekcje gdzieś tam się zbiegają. A na ostatnim slajdzie przedstawiłem Państwu takie jak gdyby zasadnicze różnice, o których już powiedziałem. Niestety nie ma zestawienia z FDA, bo FDA jak gdyby, no, ma zupełnie co innego. Jak gdyby wszystkie z tych rzeczy robi FDA sama w sobie, więc nie ma tych różnic. Na tym polega ta różnica między europejskimi agencjami EMA i FDA. W polskich inspekcjach biorą udział inspektorzy z Polski, w europejskich inspekcjach biorą różni inspektorzy udział, czyli inspektorzy z krajów członkowskich, czyli może być wiodący audytor z Polski, może być koaudytor z Niemiec i tak dalej, i tak dalej. I oni też sobie podróżują po całym świecie i wykonują inspekcję. Przyspieszyłem na koniec, bo już wiem, że czas nas trochę goni, a chciałem jeszcze z Państwem kilka pytań, odpowiedzieć na kilka pytań, więc zamieniam się w słuch. Czy wszystko jasne? Czy Państwo chcą się podzielić jakimiś informacjami na temat własnych inspekcji, a może jakieś pytanie konkretne? Nie ma pytań? Żadnych? Właśnie zapadła cisza. Wszystko zrozumiałe. To aż dziwne. Może na czacie ktoś zostawił jakieś pytanie? Nie ma. Czekaj. Jakie są najczęstsze ciężkie znaleziska? Znaczy chciałem też powiedzieć Państwu, że możecie zadawać pytania tu na czacie, ale też możecie się odmiutować w miarę możliwości i możemy dyskutować. Nie pokusiłem się o komparatystykę żadną dodatkową, no bo tych slajdów już tak zrobiłem więcej niż przewidziałem i przedłużyłem to w czasie. Najczęstsze uchybienia to jest na przykład kiepskie systemy CAPA, przynajmniej FDA. System CAPA to jest tak gdyby, to są systemy wewnętrzne, które mają na celu reagowanie na występujące, na problemy, które się pojawią, a problemy się będą pojawiać i to jak gdyby nie ma w tym jak gdyby nic złego. Największy problemu pojawia się wtedy, kiedy firma nie potrafi sobie z nim poradzić. Więc jak gdyby kiepsko funkcjonujące systemy CAPA to jest jedno z najczęściej cytowanych znalezisk przez FDA, czyli źle określona przyczyna źródłowa problemu. Jeżeli źle określimy przyczynę źródłową problemu, nie mamy szansy skorygować problemu, a na pewno nie mamy szansy wdrożyć czynności korekcyjnych, które bezpośrednio będą działały na źródło problemu, aby to źródło usunąć. No, odchylenie od protokołu. Najcięższe zwykle są jak gdyby te przypadki, kiedy zawiedzie albo systemy elektroniczne zawiodą i potencjalnie narazimy pacjentów na bezpieczeństwo, bo nie wiem, ekspozycja na produkt badany będzie trafić do populacji pacjentów, do których nigdy nie powinna była trafić. Ale do tego służy inna procedura, która się nazywa Serious Breach. I tutaj jak gdyby też jak gdyby tutaj zawodzą czasami firmy, nie doraportowując tych Serious Breach. Częstym znaleziskiem są oczywiście samo włączenie kryteriów włączenia, wyłączenia albo brak właściwej dokumentacji. Częstym problemem poważnym jest brak dedykowania właściwego czasu przez badacza głównego na to tak zwany PI oversight. Oczywiście badacz główny ma możliwość przekazania części obowiązków do personelu, z którym współpracuje, ale ostatecznie jest odpowiedzialny za pracę tego personelu, więc musi wykazać, że nadzoruje ten personel. Brak wykazania tego nadzoru przy pomocy różnych narzędzi skutkuje różnego rodzaju znaleziskami, w tym znaleziskami krytycznymi. Kolejne pytanie.
Czy audytowane są również badania nielekowe? Czy jeszcze raz, czy... Czy w praktyce audytowane są również badania nielekowe? Czyli na przykład jakie? Założyłbym, że urządzenia, device. To oczywiście urządzenia, wyroby medyczne podlegają odrębnym ustawom i podlegają, są również bardzo restrykcyjnie monitorowane przez agencje nadzorcze. Są odrębne normy, zdaje się, nawet ISO do tego są, Unia Europejska wypuściła odrębny zestaw dokumentów, podobnie zresztą FDA, nie podlegają takim restrykcjom, podobnie zresztą jeszcze skończę, medical devices podlegają raportowaniu zdarzenia niepożądane, które mogą wynikać z, zasadniczo jest to kopia produktów leczniczych, syntetycznych czy też biologicznych, natomiast nie podlegają na pewno takim restrykcyjnym procesom nadzoru suplementy diet. Poczekaj, bo nie odgadłem intencji. Pytanie już jest zaprecyzowane. Nielekowe, na przykład obserwacyjne. Czyli na przykład jakieś te, które są określane czasami czwartą fazą albo epidemiologiczne. No tak, to wiemy, że tak. To Agnieszko, prosimy ewentualnie dookreślić jeszcze, czy o to chodzi w Pani pytaniu. Tak, mające na celu poznanie mechanizmu choroby. To znaczy badania epidemiologiczne z natury rzeczy są jak gdyby badaniami nieinterwencyjnymi, więc zbiera się już większą ekspozycję na produkt, który już jest dopuszczony. Więc jeśli chodzi o, może to wpłynie, nawet nie wiem tak naprawdę pytanie pewnie do osób, które zajmują się farmakovigilance bardziej szeroko, czy to może wpłynąć na stosunek, wyniki z tego mogą stosunek, na stosunki korzyści do ryzyka, trudno mi powiedzieć, bo tym zajmuje się na pewno dział farmakovigilance i obrabia dane na co dzień spływające dotyczące bezpieczeństwa leku. Czy nie słyszałem o inspekcjach tak naprawdę na badaniach, no bo tutaj tak naprawdę, jeżeli badanie jest nieinterwencyjne, to no nie ma ryzyka dla pacjenta. Wiem, że takie badania poinspekcyjne, no nie poinspekcyjne, porejestracyjne mogą zostać wymuszone na przykład przez CHMP, czyli ten Komitet do Spraw Produktów Leczniczych Ludzkich, jako dodatkowe badania porejestracyjne. Natomiast same badania epidemiologiczne, które są interwencyjne, to nie ma wiedzy na temat, czy jakakolwiek inspekcja, chociażby europejska, zajmuje się tego typu inspekcjami. Kolejne pytanie, czy CRA jest obecny w ośrodku podczas inspekcji? Może być, nie musi. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób umawiamy się, kto będzie głównym gościem, chciałem powiedzieć, hostem w ośrodku. Czasami jest to przedstawiciel sponsora, czasami jest to przedstawiciel z firmy CRO, a czasami nic wyżej wymienionych i jak gdyby całością zajmuje się personel ośrodka. Nie ma tutaj sztywnych ram, wszystko zależy od tego, jakie mamy kontrakty pomiędzy sponsorem i firmą CRO i na co się będziemy tak naprawdę umawiać, bo to, że mamy coś w kontrakcie, to też nie znaczy, że sztywno musimy tego przestrzegać, czyli wpisujemy raczej możliwość naszej wizyty w trakcie inspekcji, ale sprawa po sprawie będziemy analizować, czy akurat w tym przypadku będziemy, czy nie będziemy. Dobra, kolejne. Chodzi o zbieranie kopii dokumentów przez inspektorów. Czy są ograniczenia co do tego, kopie jakich dokumentów mogą zostać przez inspektora zabrane? Dokumentacja pacjenta versus dokumentacja badania. Inspekcja ma możliwość wzięcia każdego rodzaju dokumentacji poza dokumentami, które będą identyfikować pacjentów. W związku z tym wszystkie dane osobowe pacjentów, które są na dokumentach, muszą zostać usunięte przed przekazaniem takich dokumentów do inspekcji. Jedynym tak naprawdę elementem identyfikującym konkretnego pacjenta powinien być numer pacjenta nadany mu w trakcie jak gdyby wizyty screeningowej i randomizacyjnej. Okej, dzięki. Kolejne pytanie, która agencja przeprowadza najbardziej surowe inspekcje, jeśli można to w ogóle uśrednić? Jeżeli ty możesz, albo z twojego doświadczenia. Ja mogę bazować tylko i wyłącznie na swoim doświadczeniu i z mojego doświadczenia wynika największy problem miałem z... Największy problem mam zawsze z MHRA, czyli z agencją brytyjską i z południowoafrykańską SAFRą. Agencja brytyjska jest w tym zakresie bardzo, bardzo wyjątkowa, bo etap przygotowań jest bardzo czasochłonny. Oczekują przygotowania tak zwanego inspection dossier, czyli takiego dokumentu, który zawiera
10 czy 12 sekcji i te sekcje należy szczegółowo uzupełnić o informacje takie jak profil firmy, profil pracowników, organogram firmy, procedury firmy, ostatnia inspekcja, znalezisko ostatniej inspekcji, czy była jakaś kapa, jeżeli była kapa, to szczegóły tej kapy i tak dalej, i tak dalej. Ten dokument jest naprawdę czasochłonny, należy skoordynować pracę wielu osób z wielu departamentów w obrębie firmy i ten dokument przedstawić w formie PDF-u, nierzadko jest to 80-100 stron dokumentu, na podstawie którego oni potem dopiero sobie wybierają inspekcji, tak jak mówię, to co będą inspektować, tak jak wspominałem, kiedy pojawiają się w ośrodku, sprawdzają tak naprawdę funkcjonowanie firmy, a jako narzędzie wykorzystują badanie. Nie odwrotnie, nie przychodzą tylko i wyłącznie sprawdzić wasze wyniki badań, które zostały zaraportowane, czy one znajdują potwierdzenie w dokumentacji źródłowej, ale przede wszystkim sprawdzają skuteczność waszych systemów, doczepiają się do waszych procedur. To tutaj w procedurze macie napisane, że ten i ten będzie przeszkolony, a tego nie ma, więc to jest już jak gdyby uchybienie, więc to jest problem, natomiast SAFRA jest problematyczna, bo ogromne ilości dokumentów sobie zawsze życzą. Nie wiem, jeszcze chyba w zeszłym roku, jak pamiętam, to było coś koło kilku tysięcy stron, prosili o skanowanie i przesyłanie, bo było to robione drogą elektroniczną, więc to było problematyczne. Dobra, kilka tysięcy stron. Trzeba mieć specjalnego człowieka do skanowania. Tak. A teraz z obszaru Savoir Vivre, ale bardzo praktyczne pytanie. Jak zwracamy się do inspektora? Czy jest jakaś różnica w zależności od inspekcji audytu? Jak ich tytułować? Ciężkie pytanie. Jeśli chodzi o polską inspekcję, to pamiętam, że jak uczestniczyłem ze swoim przełożonym, to normalnie zwracano się do niego po tytule naukowym, który miał. Ja byłem wtedy bez tytułu naukowego. Więc nie zwracałem się do niej w ogóle. Nie, myślę, że jeżeli jest tytuł naukowy, dobrze wypada zwracać się jak gdyby z szacunkiem tytułu naukowego. Natomiast jeśli chodzi o inspekcje amerykańskie, to po pierwszym dniu, po prezentacji tam zwykle wszyscy przychodzą na ty i to faktycznie też obowiązuje, ale też da się wyczuć granice, bo to też te miękkie zdolności wchodzą w grę i możemy sobie zobaczyć, na ile sobie możemy pozwolić z kimś. Jeżeli inspektor dopuszcza i woli taką swobodną atmosferę i zwracanie się na hey you, what's up, albo może nie what's up, przesadziłem, ale do you want a coffee? To jest okej, a czasami ktoś chce po prostu per pan, czyli Mrs. albo Mr. I to też jak gdyby należy respektować. Trzeba wyczuć człowieka. Tak. Okej. Okay. Dobra. Kolejne. Jak inspektor dzieli podział znalezisk, sponsor versus ośrodek? Na przykład był błąd w protokole, więc badanie jest w sumie, czy błąd jest po stronie sponsora. Jak wtedy odpowiada sponsor, a CRA w kapie? Praca nad odpowiedziami już pozostaje pracą pomiędzy stronami, które były inspektowane. Tutaj jak gdyby inspektor rzadko rozgranicza. Ja przynajmniej ze własnej praktyki nie widziałem, żeby ktokolwiek inspektor głowił się jeszcze nad tym, jak podzielić znalezisko, czy to będzie w 3/4 sponsor, czy w 1/4 ośrodek. Inspektor wypuści raport, do którego należy się ustosunkować i teraz jak gdyby kolaboracja i współpraca między ośrodkiem CRO i sponsorem tutaj będzie kluczowa w podziale części, na którą odpowiada sponsor, na którą CRO czy też badacz. Mamy kolejne pytanie, czy czytam. Jeżeli mówimy o... Dlaczego państwo nie zadajecie na głos? Nie wiem. Wiedział, że to nie boty. Nie. Znaczy to praktyczne pytania, bo ty jeszcze tego nie wymyśliłem. Jeżeli mówimy o kryteriach włączenia pacjenta do badania i jego prawidłowym włączeniu, czy potwierdzenie kryteriów na podstawie wywiadu z pacjentem jest wystarczające dla inspektora? To jest takie pytanie. Myślę, że to w dużej mierze zależy od kryteriów włączenia. Jeszcze raz, czyli pytamy, czy ustne potwierdzenie, że mam... Czy potwierdzenie kryteriów na podstawie wywiadu z pacjentem jest wystarczające dla inspektora? To znaczy są badania, które jasno określają, że jest to wystarczające. Są protokoły, które to określają i wtedy nie ma jak gdyby informacji, nie ma jak gdyby z tym problemu. Protokół mówi, że verbal confirmation from the patient is sufficient lub coś takiego, wtedy jest jak gdyby jasność, dlatego że protokół został zatwierdzony przez agencję z ramienia, której przyszedł inspektor i tą weryfikację popełnia. Tutaj nie mam żadnego...
przepraszam, tutaj nie mamy jak gdyby żadnej wątpliwości, natomiast w większości protokołów z własnej praktyki nie opierałem się, zwłaszcza w jakichś złożonych chorobach albo protokołach na werbalnym potwierdzeniu, wymagałem historii medycznej, dlatego że z wielu przyczyn, chociażby z przyczyny takiej, że pamięć ludzka jest zawodna, chociażby z przyczyn takiej, że pacjent może chcieć włączyć się do badania bardzo albo zostać włączony i może powiedzieć i może zrobić bardzo wiele, żeby do tego badania się włączyć. W związku z tym praktyka jest raczej taka, że dokumenty źródłowe potwierdzające jednostkę chorobową albo coś, co protokół wymaga, powinny być. W związku z tym powinniśmy sięgnąć do historii medycznej pacjenta. Albo pacjent powinien tę dokumentację sam dostarczyć, albo powinniśmy uzyskać zgodę od pacjenta, że możemy skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i takie dokumenty uzyskać, tudzież nie wiem, epikryzy ze szpitala. O, kolejne pytanie jest ciekawe. Czy jeżeli w ośrodku odbywa się kilka badań nad jednym lekiem, nad jedną cząsteczką badaną, to inspekcja dotyczy wszystkich tych badań protokołów, czy dotyczy tylko jednego konkretnego protokołu? Inspekcja jest wydawana na konkretne badanie i konkretnego sponsora i konkretny ośrodek. W związku z tym przeskakiwanie między badaniami raczej nie jest praktyką, co nie znaczy, że inspektorat nie może zwrócić się albo stworzyć jak gdyby dokumentu dodatkowego w trakcie trwania inspekcji i rozszerzyć inspekcję o kolejne protokoły. To jest dopuszczalne. Natomiast jeśli chodzi o badania, raczej skierunkowane są na konkretny numer protokołu i konkretny numer i konkretną nazwę badania klinicznego, a nie na substancję czynną. Tutaj mamy powtórzone pytanie, więc zaraz czy to o to chodzi? Już wiem, bo mamy powtórzone to pytanie właśnie o udokumentowanie na podstawie wywiadu z pacjentem, czy wystarczającym dla inspektora. Jeszcze mam dodatkowe pytanie, ale nie wiem, czy to jest do pytania, czy do ciebie. Co jeśli medical monitor potwierdził tą kwalifikowalność, eligibility? Jak medical monitor potwierdzić? Właśnie, wiesz co, pani Janno, gdyby pani mogła doprecyzować, bo nie muszę sobie doprecyzowanie do wcześniejszego pytania. Medical monitor musi mieć wgląd w dokumentację medyczną, a jeżeli medical monitor odnosi się do tego, że akceptuje potwierdzenie werbalne pacjenta tylko i wyłącznie, no to już jak gdyby się ociera trochę o amendment do protokołu. Jest to na tyle istotna zmiana, czy mieć dokumentację medyczną potwierdzoną, czy mieć tylko i wyłącznie werbalne potwierdzenie, jest to na tyle istotna jak gdyby zmiana w protokole dla mnie, że oczekiwałbym raczej zmiany do protokołu zatwierdzonej przez agencję niż tylko i wyłącznie potwierdzenie ze strony sponsora od monitora medycznego. Mam jeszcze jest, to już jest doprecyzowane jedno pytanie, dziękuję pani Marto. A jak inspektorzy, jak sprawdzają ICF-y, skoro nie mają dostępu do danych pacjentów? Jak sprawdzają ICF-y, jeśli nie mają dostępu do danych pacjenta? Świadome zgody. To jest dokument, który jest w ośrodku i jak gdyby w trakcie przebiegu inspekcji inspektor ma dostęp do kompletu dokumentacji badaniowej, w tym dokumentacji pacjenta, w tym świadomej zgody. Mają dostęp do tych świadomych zgód i sprawdzają je zwykle na samym początku nawet przebiegu inspekcji. Myślę, że pytanie celowało w coś innego. Wydaje mi się, że chodziło o wynoszenie dokumentacji z ośrodka. Nie, no to nie możemy wynosić dokumentacji. Kiedy dostają kopię, ale mają usunięte dane pozwalające zidentyfikować dane osobowe pacjenta. No to jest zaślepić należy. Należy zaślepić nazwisko pacjenta. Numer pacjenta powinien w dalszym ciągu być. Się dyskusja rozwiązuje, ale dobra. Z jaką najbardziej zaskakującą sytuacją spotkałeś się podczas inspekcji? Nie pamiętam żadnych takich, teraz mi jakoś nie przychodzą do głowy jakieś odstrzelone, kompletnie sytuacje nienaturalne. Nie wiem, zdarzało mi się na pewno, to nie jest jakieś bardzo zaskakujące, ale zdarzało mi się, że inspekcja była rozpisana na 2 tygodnie, a została skrócona do 4 dni czy 3 dni, bo to już była któraś inspekcja z rzędu inspektora zresztą z FDA, który przyjechał do trzeciego ośrodka z tym samym badaniem, więc już znał protokół, nie musiał się z tym protokołem zaznajamiać.
A do tego ośrodek był dość sprawnie przygotowany, wydawanie dokumentów i przygotowanie wszystkiego, odpowiedzi były przybywały dość sprawnie. No więc jak gdyby na pewno przyjemnym zaskoczeniem było to, że wróciłem do domu, do kraju nie po 2 tygodniach, tylko po 3 dniach. No i to chyba tyle. Zdarzyło mi się też w FDA. Inspektor chyba nie chciał w ogóle gdyby wypisać jakiegoś raportu, nie chciało mu się w ogóle pracować, pomimo tego, że miał ze 2 albo 3 takie bardzo poważne uchybienia na tacy, to on po prostu nie chciał tego rozpisać, więc dobra, zróbcie to, załatwcie tamto i nie rozpisał tego w końcu na 483. Ale tak jakichś takich ekscesów nie mogę sobie teraz przypomnieć, nie przygotowałem się na takie pytanie chyba. Dobry wieczór, ja mam pytanie, żeby nie być botem. Bo mam pytanie, miałam inspekcję raz, to było faktycznie dość dawno temu i mam pytanie o dostępność inspektorów do danych właśnie, to może się tak trochę zahacza z tym pytaniem ICF-y, bo na przykład wtedy inspektorzy, co było bardzo podstępne, poprosili na przykład o z kadr danego szpitala, o terminy urlopów danych pracowników, żeby pokazać, że no niestety logi były wypełniane dzień w dzień przez tę samą osobę, a w kadrach im powiedzieli, że te osoby były w tym czasie na urlopie. Czy to w ogóle się teraz też tak może odbywać, że to jest taki robiony cross-check, kiedy kto był na urlopie, a kiedy wypisywał logi? W sensie jakie dostępy mogą mieć inspektorzy w trakcie inspekcji? Bardzo ciekawe pytanie, bardzo dziękuję. Po pierwsze za głos, a po drugie za bardzo ciekawe pytanie. Większość legislacji jest sformułowana w taki sposób, że inspektorzy mogą i powinni mieć dostęp do każdej dokumentacji, która jest z badaniem klinicznym związana i może znacząco wpływać na przebieg inspekcji. W związku z tym wydaje mi się, że te furtki gdzieś są pozostawione, dając wgląd do niemalże każdego dokumentu. Nie jestem w stanie wypowiedzieć się do końca precyzyjnie zapewne, bo nie wiem, jaki to był typ inspekcji. Jeżeli była to inspekcja celowana, będzie to miało trochę inne pewnie ramy niż jakaś rutynowa inspekcja. Fakt, zdarzają się tego typu cross-check, tak jak pani wspomniała, czyli celem zweryfikowania czyjejś wersji możemy spytać o dokumenty, które będą mogły nam coś potwierdzić, aczkolwiek to ma swoje granice. Pamiętajmy, że to nie jest, jak gdyby, nie wiem, prokuratura i sąd, żeby do tego doszło, no to jeszcze bardzo daleko, w związku z tym to, jeżeli to nie jest bezpośrednio dokument bezpośrednio związany z badaniem, w mojej ocenie właściciel dokumentu ma prawo odmówić. Podobnie jak właściciel ośrodka albo firma ma prawo odmówić wglądu do dokumentacji, jak wspomniałem, HR-owych dotyczących na przykład jakichś czynności dyscyplinarnych albo wglądów w informacje dotyczące finansów i tego, ile konkretny pracownik zarabia. Nawet agencje raczej nie sięgają po dokumenty dotyczące zapewnienia jakości w firmach. Było kilkukrotnie podnoszone to w FDA i nie wpisują tego z uparciem godnym wyższej sprawy do swojej legislacji. W związku z tym w dalszym ciągu FDA może próbować wymóc, na przykład sięgnąć po raport z audytu wewnętrznego, a tego dokumentu może nie otrzymać i jak gdyby na ten temat tworzone są batalie, więc wydaje mi się, że te furtki są mocne na tyle, że pozwalają sięgać po dużo dokumentów, ale jednak te granice gdzieś tam są i to już zależy tak naprawdę od wewnętrznych konsultacji na przykład z działem prawnym, gdzie sobie możemy pozwolić na powiedzenie nie, a gdzie zdecydowanie powinniśmy dokumenty udostępnić. Dobra, to mam błyskawiczne pytanie follow-upowe. Bo mamy sekcję zwykle w ISF-ie o poprzednich inspekcjach i audytach. Jeśli były takie, to zakładam, że tam powinien się znaleźć raport albo jakaś adnotacja, informacje takie. Czy tacy inspektorzy w momencie, kiedy robią nam po, nie wiem, iluś tam latach badania inspekcje, to oni weryfikują znaleziska z poprzednich audytów ponownie, jakby robią taki recheck tego, co było znalezione poprzednio, żeby zobaczyć, czy to na pewno nie zostało w jakiś sposób naprawione w taki może mniej... Rozumie pan, dziękuję. Rozumiem. Jeśli chodzi o pierwszą część pytania, to file badacza zawiera tylko i wyłącznie certyfikat z audytu. Nie mówi nic o raporcie z audytu, w związku z tym taki raport się tam nie powinien znaleźć. Jeżeli się znalazł, to należy go szybko wyjąć. Zostawić tylko certyfikat z audytu. To jest jak gdyby tyle. Natomiast jeśli chodzi o inspekcję,
to inspekcja wraca do tego, co zrobiła. Zresztą no, trudno mi powiedzieć za wszystkie inspekcje. Na pewno mogę odpowiedzieć za inspekcję MHRA, bo ona zawsze to robi. Więc jak gdyby pierwszym punktem na liście do sprawdzenia jest na pewno kapa z poprzedniej inspekcji. Zwykle robią to swoje inspekcje co 2 lata i zwykle sprawdzają, czy kapa została wdrożona. Jak nie, no to mają pierwszą bardzo łatwą obserwację. A czy robią to inne agencje? Wydaje mi się, że tak, że jest to są sensowne i logiczne, a pewnie uzależniłbym pełną weryfikację kapy od ciężkości znalezisk, czyli na pewno spodziewałbym się weryfikacji krytycznych i poważnych, natomiast znaleziska mniejsze pewnie jak starczy czasu. Dzień dobry, przepraszam, ja też mam takie pytanie. Na przykład, jeżeli informed consent pacjenta nie zawiera, że jego source documentation będzie sprawdzana przez inspektorów, to jest jakieś znalezisko, bo wydaje mi się, że to jak gdyby nie powinno być, bo to jest jak gdyby każdy, który bierze udział w badaniach klinicznych, wie o tym, że to badanie może być właśnie jak gdyby no, sprawdzane przez inspektorów, prawda, czy tam FDA, czy EMA, czyli jak gdyby, czy to musi być uwzględnione w informed consent, czy to jak gdyby jest jak gdyby, że to no jak gdyby pacjent nie ma wyjścia, skoro przystępuje do badania, to wie o tym, że no jego dokumentacja będzie sprawdzana przez inspektorów. Tak, skonkludowała Pani jak gdyby własną wypowiedź jednocześnie odpowiedzią. Pacjent jak gdyby rozumie i akceptuje warunki świadomej zgody i ta świadoma zgoda powinna zawierać informacje na ten temat, że dokumentacja pacjenta będzie udostępniona do wglądu przedstawicielom sponsora i agencjom nadzorujący badania kliniczne w trakcie czynności inspekcyjnych. Jeżeli tego nie ma, jest to uchybienie nie tylko jak gdyby ICA-GCP, które mówi, co powinna zawierać świadoma zgoda, ale jest to również uchybienie samego sponsora, który źle skonstruował świadomą zgodę i wreszcie organów nadzorczych, które powinny wyłapać to na etapie weryfikacji dopuszczenia badania klinicznego do prowadzenia na terytorium. Natomiast w dalszym ciągu inspekcja będzie miała możliwość wglądu w tą dokumentację, ponieważ protokół badania klinicznego również o tym mówi, jest oddzielna sekcja, kto może i kto powinien mieć wgląd do dokumentacji, więc jeżeli świadoma tego, zgoda tego nie ma, to będzie pewnie znalezisko, ale i tak dokumenty będą przejrzane. A tu jeszcze jedno pytanie, na przykład jeżeli kryterium włączenia pacjenta jest z innego badania, to inspektor i tak ma prawo to zobaczyć, prawda? Ale na przykład audytor, jak gdyby sponsora, jak gdyby jeżeli to badanie pochodzi od innego sponsora, to nie ma prawa, ale inspektor ma, prawda? No nie. Dlaczego bym miał? Jeżeli inspektor pojawia się u Państwa z notyfikacją o inspekcji badania, nie wiem... No tak, tylko że tam w kryteriach włączania jest powiedziane, że na przykład inclusion 1 to jest właśnie coś, co znajduje się w innym badaniu innego sponsora. I tylko ma na przykład PI powiedział, dokumentacja, że... Dokumentacja badania klinicznego dla badania X jest dokumentacją badania klinicznego dla badania X. Referowanie do badań innych sponsorów jest bardzo złą praktyką, chociażby z punktu widzenia archiwizacji. Dokumenty powinny być trzymane i archiwizowane w jednym miejscu, a nie jak gdyby w kilku. W związku z tym, czyli w takim razie powinno być certified copy i usunięcie informacji innego sponsora i tylko jak gdyby, że to na przykład jakiś tam laboratoryjny test był. No bo rozumiem, że chodzi o jakiś wynik badania, tak. Absolutnie tak. Uważam, że za niedobrą praktykę. A co jeżeli jest extension study? Na przykład jeżeli mamy właśnie... Jeżeli no to jest ten sam sponsor i ta sama jednostka jak gdyby... No ale jak wtedy? Jak wtedy trzymać dokumentację na przykład? Bo jeżeli na przykład jest zakończenie badania, jest jak gdyby ostatnia wizyta, jest równocześnie pierwszą wizytą extension study. I wtedy ja na przykład to wymyśliłam, że po prostu no, trzeba zrobić certified copy i nieważne gdzie, w jednym trzymać oryginał, a w drugim certified copy, prawda? No bo jeżeli jest inspekcja na przykład do jednego badania, no to on musi mieć jak gdyby całość od początku do końca, prawda? To już jak gdyby zostaje, jak Państwo będziecie, ja nie mogę Pani dać innego rozwiązania, ja mogę tylko poprosić, żeby Państwo zrobili to tak, żebym ja dostęp miał do dokumentów, które będą mi potrzebne na potrzeby, których będę potrzebował na potrzeby inspekcji lub audytu w konkretnym punkcie w czasie. Jeżeli Państwo zarchiwizujecie część pierwszą, a extension będzie referowało w sensie ścisłym na przykład do inclusion criteria, ja nie będę mógł tego zweryfikować w dniu inspekcji,
wypiszę Państwu znalezisko. Ale chodzi o to, że czasami jest tak, że ostatnia wizyta w jednym badaniu jest pierwszą wizytą w nowym, znaczy w extension study, prawda? Rozumiem, ale brzmi pytanie. Jedna wizyta się odbywa, prawda? I te, gdzie ją zaorganizować? Czy ją zaorganizować jak gdyby jako ostatnią wizytę? Lekarz nie pisze dwóch source documentation, prawda? Pisze tylko jedne. I to jedne jest jak gdyby dla dwóch badań, bo dla jednego jest końcowym, a dla drugiego jest jak gdyby wizyta pierwsza. No, logika podpowiadałaby mi, aby skopiować dokument i stworzyć kopię i włożyć do dokumentu, który właśnie, do badania, które właśnie się kończy, a oryginał trzymać w badaniu, które aktualnie się toczy, bo no, z praktycznego punktu widzenia. Ale nigdy nie jest tak, że jeżeli mamy zakończone badanie, ostatnią wizytę w danym badaniu i pierwszą wizytę do extension, że procedury z ostatniej wizyty wchodzą w skład protokołu pierwszej randomizacji w LTE. Zawsze jest to rozgraniczenie. No tak, tylko że znaczy, ja jeszcze jest nie dużo spotkałam części, się z takiej które są sytuacji. Takie same. No właśnie o to chodzi, że no to wtedy... No, to nie jest tak, że wszystko jest inne. Bo to jest na takiej zasadzie, że część jak gdyby no, wyników, prawda, takie no nie wiem... No nie możemy dostać wyników w dniu randomizacji do LTE, bo to jest niemożliwe, fizycznie niemożliwe. Bo my kończymy pacjenta, wysyłamy jakby laboratorium i dopiero dostajemy te wyniki po kilku dniach, więc na tej podstawie nie możemy opierać randomizacji pacjenta do fazy open, tak? No ale nie wiem, myśmy mieli raz taką sytuację i po prostu kserowaliśmy do dokumentacji LTE fazę open czy tam rozszerzonej te wyniki, które były potrzebne do zweryfikowania od razu włączenia pacjenta do dalszego leczenia. Super. Panie Michale i Szanowni Państwo, ja muszę się już niestety oddalić. Jeżeli będą jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to ja bardzo chętnie na te pytania odpowiem. Prosiłbym tylko o przesłanie i zgrupowanie tego w jakąś listę. I tak byśmy procedowali. Bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to zachęcam do zadawania ich przez właśnie grupę UIA All Clinical Research, czyli badania kliniczne to my. No to link wrzuciłem w naszym czacie, tam je zbierzemy i będziemy na nie odpowiadać. Dobra, także jeszcze raz bardzo dziękuję Panie Łukaszu za podzielenie się dawką wiedzy i doświadczeniem. Mam nadzieję, że Państwu podobało się tak samo jak mi. I że ten wykład był dla Państwa wartościowy. Super, bardzo serdecznie dziękuję. Do następnego razu w takim razie. Dziękujemy. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia i miłego wieczoru.